Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyły się 7. Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięło w nich udział 27 drużyn kobiecych i 29 drużyn męskich. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach – ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej z przeszkodami. Gminę Kościelec reprezentowały dwie jednostki – kobieca drużyna pożarnicza z Dobrowa i męska drużyna z Różkowa I. Zawody obserwował i przyjął raport komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Andrzej Bartkowiak. W Wągrowcu swoim drużynom dopingowali wójt gminy Dariusz Ostrowski oraz sekretarz gminy Krzysztof Nawrocki wraz z komendantem i prezesem Gminnego Związku OSP RP w Kościelcu, druhami Markiem Straszewskim i Józefem Pacholskim. Popatrzmy, jak dzielnie walczyły nasze kościeleckie drużyny. W sztafecie kobiecych drużyn pożarniczych Dobrowianki zajęły 5. miejsce, natomiast w bojówce uplasowały się na 19. lokacie i ostatecznie zawody ukończyły na 15. pozycji. Albo w tom, albo w tom. Rybacka, rybacka.
Męska drużyna sportowo-pożarnicza sztafetę ukończyła na 5. pozycji, a w rywalizacji bojowej wywalczyli 3. miejsce, co w rezultacie dało im 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Przed nami zawody krajowe w Kalwarii Zebrzydowskiej, które odbędą się w sierpniu. Gminę Kościelec reprezentować będą męska i żeńska drużyna sportowo-pożarnicza z Dobrowa. Już dziś trzymamy za nich kciuki.